Witam wszystkich bardzo serdecznie z kolejnym odcinku Zagrajmy w Europę. Ja jestem Mejos. Poprzednim razem skopaliśmy tyłki Czechom, także w dzisiejszym odcinku zrobimy to, co chciałem zrobić poprzednio, a nie zdążyłem. Create a vassal w Silesii. Nie chcę grać jako on. W ten sposób nie musimy się przejmować tym, że są to tereny Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Austria nie może się o nas czepiać pod te tereny. Co my tu mamy? Anti-Purasites. Better relation of it. No spoko. Czemu nie? Okej. Okay. I ledwo zaczęliśmy od razu bunt. Okej. Okay. Jeszcze płacimy żołnierzom, prawda? Tak. Może złamało sojusz z nami. O. Okej. Okay. Buntownikach. Okej. Okay. A. Nie po nich. Jestem ślepy. Czy ja was nie miałem czasem... wchłanić, tak? Minus 5. Nie. A możesz się stamtąd wrócić? Okej. Okay. Teraz anektujemy ciebie, nie anektujemy ciebie. Zajmie to około 14 lat. Albo i więcej. No cóż, przez chwilę będziemy musieli żyć w pokoju. A dostaniemy tę ziemię i tę ziemię, więc to się przyda. Litwa przyszła z pomocą, widzę. Uparci rebelianci nie chcą się poddać. Okej. Okay. Teraz możemy już przestać płacić naszej armii. No, może będzie nas w końcu stać na ambasadę. O. Wolę ambasadę. Dodatkowy dyplomata jest bardzo przydatny. Kardynał znowu nie jest lojalny. Francja. Ech, nie mamy dość punktów, żeby go przekabacić naszą stronę. Niedobrze. Austria po raz kolejny świętarzem rzymskim. Austria jest na nas bardzo zła. Przez to, że zaatakowaliśmy. No, minus 46 agresyw expansion. Wow. Tak, dyplomatycznie możemy się trochę pozbyć. Pomorze fabrykuje roszczenia na Gdańsk. No, ciekawe. Mogą próbować. Wy jesteście w sojuszu. Austria, Fryzland,
Hanzo. Tylko Austria jest straszna. No, zaczyna się. Austria założyła koalicję przeciwko nam. Także może być... Może zacząć robić się nieprzyjemnie. Zwłaszcza, że i Czechy, i Węgry są naszymi rywalami, więc mogą dołączyć do tej koalicji. A wojna z Austrią, Węgrami i Czechami to byłoby dla nas... Ciężki orzech do zgryzienia. Francja, spoko. Nie wiem po co ci dostęp do moich ziem, ale możesz sobie tu przyjść. Scientific Revolution. Army should be. O! Którą mamy... Administracyjna jest najbardziej zacofana, ale to dlatego, że... zużywamy punkty administracyjne na naszą... Na innowacyjną ideę narodową. Boże, nie umie się wygadać. To trwa ile? Do 1502. Czyli 5 lat. Najszybciej dostajemy punkty w dyplomacji? Nie. W wojsku. No to armia. Musimy być po prostu wdzięcznymi chłopcami. Tak długo, aż aggressive expansion nie zejdzie do zera. I Austria opuści koalicję, którą założyła. Dziwnie nie... Dobra. Zapłacimy. No ciekawy jestem, jak to będzie. Płoniemy Mołdawię i Zakon Krzyżacki, więc będziemy takiego dziwnego kształtu. Następnie będziemy mogli wchłonąć Śląsk. Pomorze jest chyba zbyt wielkie. 6, 6, 3. No, może by się dało ich zwasalizować w wojnie, ale... To znowu by wkurzyło Austrię. Jak daleko jesteśmy od stworzenia polsko-litewskiej wspólnoty? Aha, administracyjna technologia na poziomie 10. I musimy mieć Marienburg, czyli to. Już? Ajajaj. Nic, poczekamy tak długo jak możemy. Kujemy z tą dyplomatyczną technologią do przodu jak... Jacyś zaawansowani dyplomaci. O, nasz król umarł. Teraz najszybciej punkty będziemy zdobywać tutaj. Plus 5. Plus 3. No, czyli uspokoi się nasz problem ciągły z zgromadzeniem dyplomatycznych punktów. Możemy już... Miesięczne wyczerpanie wojną minus 500. Przyda się. Okej.
O, nasz kolejny król będzie wspaniały. 4-3-3. To znowu spadła nam stabilność. Nic. To znaczy, że zarabiamy o jeden dukat mniej praktycznie. Jeden dukat, jedno złoto, nie wiem. W poprzednich częściach to się nazywało dukaty, teraz to jest po prostu złoto. Dwadzieścia. Przyda się to? Nie jest takie złe. Znaczy... Nagromadziliśmy tych punktów już tyle. Może odzyskamy naszego kardynała. Okej. I ktoś umarł. Kto? Tutaj. O! Siła misjonarzy. Może wreszcie uda nam się nawrócić tych ludzi. Nie? Jesteśmy na plus 4,1. A na minusie jesteśmy 6. Ech. Są to jakieś decyzje, które zwiększają... Chyba będziemy musieli pójść w religijną ideę narodową, żeby móc nawrócić cokolwiek. Trochę to jest denerwujące, muszę przyznać. No... Jeszcze 10 miesięcy. Po raz kolejny. Żołnierze dostają żołd. My dostajemy lepsze morale. A rebelianci dostają pierdziel. Wow. Szwecja i Nowgorod. A. Wiesz co? Szwecja, jestem pewien, że nie potrzebujesz mojej pomocy z Nowgorodem. Ale i tak ci pomogę. Będziemy tam duchem. No i po rebeliantach... przepraszam. Po rebeliantach możemy zmniejszyć żołd naszych żołnierzy, wyłączyć tą wkurzającą ikonkę i znowu ktoś umarł. O, on się przyda. O wiele szybciej ich teraz zaanektujemy. Cesarz puścił pierwszą, nie już, drugą reformę. I zdaje się, że Austria pozostanie cesarzem już do zawsze.
Głosują na niej wszyscy oprócz Brandenburga. Brandenburg znowu urósł. Zjadł Mecklenburg i Lunenburg. O. Nikolaus Kopernikus. O, Mikołaj Kopernik. In 1543, the year of his death, Nicolaus Copernicus published on the Revolution of the Heavenly Spheres. The war argued for a heliotric model of the universe as opposed to the common Ptolemaic view of an Earth-centered universe. This work threatened the literal trap of the Bible as well as the long-established geocentric view of the universe. Copernicus had no mathematical backing for his argument, but this would be provided by later generations of astronomers and mathematicians. No tak. O siłach sfer niebieskich, tak? To było... Fajnie, dostajemy 10 prestiżu, 10 administracyjnych punktów. Poziomu trzeciego naturalnego wynalazcę Mikołaja Kopernika. O. Tylko, że jest on za drogi, żeby cokolwiek z nim zrobić. Trudno. Poznań się buntuje, okej. Okay. A nas obraziła. To dlatego, że kończy się nasza... Nasze relacje weszły ponad zero, a nadal oni są wkurzeni, więc... jest to takie... dziwna mechanika. Ups. Bo zapomniałem zapłacić żołnierzom. Tak. Cóż, mogło się to źle skończyć, na szczęście tak nie było. We look weak. Tracimy 5 prestiżu. Okej. Tak wiem, jesteśmy słabi. Z naszą minus 1 stabilności. Mamy 1003. Potrzebujemy 1004. Okej. Okay. Jest! Pierwszy wyłom protestancki. East Frisii, czyli gdzieś tutaj. Jap. Muszą się czuć samotni. Ale teraz to pójdzie kaskadowo. Wszędzie będą... Nawet u nas najprawdopodobniej pojedzie. O! Już... Frisland poszedł w protestantyzm, także... No... Zobaczymy, jak to będzie. Jasny, Genoa. Przechodź sobie. Jak tam nasz kolega, jeszcze lojalny. O, i dostał się do kurii. Tylko... zginął nasz poprzedni i wszedł nasz nowy kardynał. I trochę kiepsko. I Austria zaczęła z nowym kardynałem, który ma od razu 52 głosy. Czyż to nie piękne? Także kolejnych 3 kardynałów będzie z Austrii. Mają oni już 2 kardynałów, także raczej pozostaną kontrolerem kurii przez jeszcze długi czas. Pomoże chce nasz sojusz z powrotem. Ale mamy za dużo relacji, więc nie. Mm-hmm.
Możemy budować naszą długo oczekiwaną ambasadę. Zbudujmy ją w Warszawie. Cały nasz 1000 poszedł na tą ambasadę, ale kolejny dyplomata jest bardzo przydatny. Merkantylizm. Okej, już będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Ja się już z wami żegnam. Na razie.